Siemanko widzowie, dzisiaj jesteśmy na Pomorzu. Nikt się nie spodziewał, proszę bardzo. Ekipa z Podlasia nawet przyjechała. Ale tu wody. Mówię, że w Kieleckim piździ, a tu kurczę tak wieje ze 100 na godzinę ostatnio. To nie wiem co się tu dzieje. Tak wieje strasznie. Ja przyjechałem i się śmieją ze mnie, że przywiozłem im złą pogodę, bo tak strasznie wieje, a tu proszę bardzo. Słoneczko świeci, u nas pada deszcz, także nie wiem, czy będzie mnie słychać przez te wiadra, ale no coś tam się porobi, nie? Nagramy jakiś fajny odcineczek sobie. Zobaczcie widzowie, wchodzimy na sklepy. O, proszę bardzo. Hej, Adrian siedzi, klepie zamówienia. Robimy zamówienia. Tak jest. Adrian dzielnie tutaj walczy. Dzisiaj sobota. Który dzisiaj jest? 2 lutego? Trzeci już, kurczę, ale leci. Zobaczcie, półeczki podświetlane, luksusowo zrobione. Pierdziele. I pomyślcie sobie, że tu pierwszy raz jak byliśmy, to tam spaliśmy w rogu właśnie te szafki. Takie były czasy cudowne. A teraz wszystko jest w półeczkach stoi. Podłoga luksusowa zrobiona. No, na jokershop.pl możecie sobie zakupić takie koszuleczki. O, tu z panem Mareczkiem macie. Zobaczcie. Człowieku, nie rób wstydu. O, czarne polarki. Co tam, Adrian, masz za ciekawy towar? Co? Polarki. Wszystko, co popadnie. O, widzicie? To jest ładne. To jest ładnie, co chcecie. Nawozy też, jakbyście chcieli, to Adrian wam sprzeda na Joker Shop. Ale to trzeba być klientem premium, wiecie o co chodzi. O. Błoto z podwórka. Co chcecie? Mi się to podoba na przykład, nie? Ten kolorek jest bardzo fajny. Taki niebieskawy, zobaczcie. Ze złotym napisem, luksusowe. Wszystko 2XL. To nie dla mnie, bo ja ostatnio schudłem, także wiecie, żebyście się nie śmiali ze mnie, nie? No, czapeczki. Takie jak ja na przykład, o. Zobacz, czapeczka z zielonym napisem. W kolorze John Deere'a, można powiedzieć. Beczki, Adrian? O, proszę bardzo. Z białym napisem. Co chcecie, o, emblemaciki. Co tu jest? Dynamik. Do Bizona? Dynamika? John Deere'owe. A zobaczcie tutaj. Pronar. MF. O, ty, to byłoby dobre. Na naszego MF-a, ty Adrian. Do naszego MF-a teraz, co żeśmy nowy dobytek, to eleganckie by było. Kurde. Chyba zakupimy takie cudo. Gitu Puma. Zna eleganckie. No, także na sklepie jokershop.pl możecie sobie kupić. A wy zobaczycie, jak będziemy montować ten znaczek do MF-a. Akurat jeden jest i ja go biorę. Jest zarezerwowany, także żebyście się nie zdziwili. Ładnie to gada. Ty, Adejmu, posłuchamy, jak gada. Ładnie się odzywa. Ładnie się odzywa. Ty kurde, to jak w samochodzie wygodnie. A, trzeba trzasnąć. O. Ty, jaki tu jest luksus, komfortowo jest. Tylko nie zapierdzielaj, żebym nie wypadł. Zapnij pas. Da się tu pas zapinać? No. Co ty mówisz? Ale wygoda. Ty. Czekaj. Ty, i tu nawiew normalnie ciepły jest? Kurde. Miała być cieplutko. Ja pierdzielę, luksusowo. Jak to mięciutko chodzi, fajnie. Pług gotowy na sezon. Jak to taka frajda jest, że... O kurde! Ja cię kręcę! Jak to wybiera? O mordę! Drogi Paryte! No i tak, moi drodzy, lecimy sobie na pola zobaczyć. Firmóweczka na głowie. O! W opisie macie link do sklepu, nie? Jakbyś tam cię chcieli zapytać, skąd takie ale fajne rzeczy. Ale widzę,
Na coś liczysz. Chyba ci obiad postawię. Na coś liczę, wiesz. No. Najlepszy sklep w okolicy. Najlepszy sklep na gospodarstwie. Bo tylko jeden. Zapraszamy. Odbiór osobisty, mile widziany. Jeżeli jesteście w okolicy, również. Ale to wy... Jakie tu doły i my jedziemy i sobie płyniemy. Ej, ale to jest frajda, tym, to jest szok. I tu będę miał inwestycję. Tu na tym, a tutaj to jest ta działka, tak? No, fajne. No, powiem ci, że ładna pole. I tu mówisz jaka? Czwarta klasa? Czwarta AB. Kurczę, no pięknie to wygląda. No, tu jęczmienie godna jak. Posłodzicie go dobrze azotem, to... No. Ale faza. Pięknie to wybiera. Mówię, że to? Jęczmienie ładnie się prezentuje. Ty. Dziki tu były? To nie mój jęczmień. Dziki tu były chyba, nie? Tam było przeżyto. No. To jest moje przeżyto. To jest ta działka, ile ona ma? 6 hektarów? 5. 4,80. No i tak tu się siedzi. Ciepełko wieje. Zima, nie zima, można sobie jeździć, nie? Piękna sprawa. I to wysokie jest, nie? To moje przeżyta. Sporo masz tego przeżyta. No. I od trochę hektarów. No przeżyto się fajnie kosi ogólnie. Łatwiej się budzi. O! Jedziemy w las. Na grzyby jedziemy, zobaczymy czy coś jest. Jak myślisz? Zobaczymy. Prawdziwki? Prawdziwki. Albo podgrzybki. Ło, tutaj widzę, że leśne przygody. Piękna sprawa. Jest to chyba ciężkie dosyć. No, ale pogoda się zrobiła. I w końcu nie wieje w tej kabinie. Ale jedziemy dalej, to najważniejsze. Ziu. Co, bateria padła? Nie, czemu? Nie. Zobaczcie. Kurwa, parkinga nie da ci z tym kolanem. To zaraz będzie drift. O. Trochę słońce bije po oczach. Zajebiście. Ale mam wąsa, coraz większego. Ja nie wiem, co się dzieje. Nie mogę patrzeć, nie? Kurde, ale bije słońce. Elegancko. 60 na godzinę i się jedzie fajnie. Ale pogoda piękna. Czterech nie ma. Jeszcze takie sedno. Trzeba patrzeć to z tyłu. Gdzieś tak piszczy. No i dojechaliśmy na największą kałużę w Polsce. Kluska. I teraz robimy odcinek taki fajny, bo my idziemy kibicować na dół, a rolnikowo wchodzi i kąpie się. Idę morsować. Tysiąc polubień pod filmem i idzie. Następnym razem jak będę nad morzem, będę morsował z falami. Teraz to by się paznokcie w piłk zawinęły, nie? No myślę, że tak. Poschodziłyby same. Mamy całą ekipę tutaj. Maniuś jest. Do pasa w dół to jeszcze tak nieźle się zapisa. Milenia... Ciężki są, bo jak patrz w ten pasa. Ten do pasa w dół, no. Milena Junior jest nawet... Cała brygada. Kończymy pobyt na Pomorzu. Jeszcze do Maniury przyjadę się pożegnać. Maniek zmęczony po weekendzie, a miał odpocząć. Odpocznę, jak ja pojadę. Odpocznę, w końcu odpocznę. Tak wczoraj z Weroniką, żeśmy się położyli, no w końcu odpoczniemy, nie? Odpocznie, jak przyjedzie na te, na targi 8-10. Jak czas pozwoli, to zobaczymy, będziemy na targach. Nic nie obiecuję, nie? To się zobaczymy na targach, także nasz też będziecie pewnie mogli spotkać. Tu i tam. Daleko nie masz. No całe 15 km, na szczęście, no. To nic, kończymy, my się żegnamy. I co? No ci tak następny z nadmorza, może w pożliwach jakoś, jak się uda. Czas będzie, to przyjedziemy, nie? No także. Wiosną, na sadzenie śmietu przyjedzie. Jak będzie czas? Kamienie trzeba zbierać. Darmowa siora, bo trzeba. 400 hektarów, także wiesz. Kamienie bo... zbieranie ręcznie? No jeszcze większe, nie? Złotówka za kamień to przyjeżdża. Nie, to nie ma akordu. To nie ma akordu. Myślałem, no. Nie ze mną takie numery. No tak kończymy, widzowie, i co? Do następnego odcinka. Coś, może prezentację MF-a zrobimy. Ze Stachem, bo pogoda będzie akurat w weekend. Mówimy 11 stopni, także będzie dobrze. Dobra. Pożegnamy się. Naura. Na razie.